Cześć, nazywam się Paweł Niewęgłowski i jestem liderem społeczności Dev.js zrzeszającej pasjonatów JavaScriptu i frontendu. Niezależnie po której stronie świata webowego się znajdujesz, po jasnej czy po ciemnej stronie mocy. Nieważne czy programujesz w Reakcie, Angularze, Vue.js czy TypeScript, czy jesteś stygmatykiem programowania funkcyjnego. Jeżeli kieruje tobą ambicja i chęć rozwoju technicznego i chcesz być blisko architektury oprogramowania, to zapraszamy w szeregi Dev.js. Rozpoczynam dziś publikację Dev.js JavaScript Podcast, czyli serii merytorycznych rozmów o technologiach frontendowych. Celem tego podcastu jest jedynie inspiracja deweloperów, więc proszę udostępniajcie nasze nagrania dalej. Pierwszym moim gościem jest topowa w Polsce postać związana z crossowymi aplikacjami webowymi. Poznajcie Michała. Gdy myślę PWA, myślę Michał Szklarski. Gdy myślę Michał Szklarski, myślę PWA. Witaj Michale w moim podcaście. Cześć, bardzo mi miło tutaj być, tutaj porozmawiać z tobą o PWA. Także generalnie myślę, że tutaj spędzimy produktywnie czas, żeby o tym trendzie, o tym standardzie, który jest po prostu progresywnymi aplikacjami webowymi, opowiedzieć trochę więcej, trochę szerzej dla ludzi. Tak, jestem liderem społeczności Dev.js, gdzie dużo mówi się o Angularze, dużo mówi się o Reakcie, coraz więcej o Vue. Odnośnie PWA nie mówi się aż tak dużo, a wydaje mi się, że jest to coś, czym warto się zainteresować i czego po prostu warto się nauczyć. Ale może wyjaśnijmy. Tak w prostych słowach. Czym jest PWA? Jak miałbym to generalnie opisać w jednym słowie, to powiedziałbym, że to jest strona aplikacja, tak po prostu. No ale jeżeli miałbym to już opisać w jednym albo dwóch zdaniach, powiedziałbym, że to jest taka strona, taka webówka generalnie, która używając najnowszych technologii i zdobyczy, które mamy w przeglądarkach internetowych, współczesnych oczywiście, no nie uwzględniając tu Internet Explorera, ale tych współczesnych faktycznie, no to działa, funkcjonuje i zachowuje się tak samo jak aplikacja natywna, żeby ta imersja była po prostu na tyle niesamowita, że ludzie, żeby nie odróżniali tego native'a od tego webu, którym jest PWA właśnie. To jest właśnie PWA. Dlaczego według ciebie warto tworzyć PWA? Bo tak naprawdę to jest po prostu skrócenie tego czasu, który my poświęcamy na development. I też za tym czasem idą pieniądze tak naprawdę. Także wcześniej te wszystkie pomysły, te wszystkie projekty, które my wykonywaliśmy, no to działało to tak, że osobnym kanałem i osobne środki pakowaliśmy na rozwój aplikacji, która była androidową aplikacją, osobne środki na iOS-ową aplikację, osobne na desktopy, jeszcze osobne na webówki. Także mieliśmy tych kanałów wiele. Mieliśmy tutaj osobny projekt, osobny zespół, osobnych ludzi, czasem jeszcze osobne sprzęty na development na iOS-ie tak naprawdę. Dzięki temu, że mamy technologię, to jakby ten standard, który Google uformułował kilka lat temu, którym jest PWA, który mówi, jak robić takie współczesne, progresywne apki webowe, które z tych zdobyczy przeglądarek korzystają, działają szybko, tak naprawdę się instalują na naszych urządzeniach, jak, tak samo jak apki, po prostu pytają się, dodaj do ekranu domowego, klikam tak, no i ją mam, no to dzięki temu my robimy jeden web po prostu, a wszystkie kanały mamy tak naprawdę z nim od razu, nawet iOS-a, nawet telefony po prostu, nawet generalnie urządzenia Apple'a. Także to jest główna zaleta, to jest główny benefit i myślę, że też dla sklepów, też dla biznesów ogólnie, które korzystają z obecnych zdobyczy weba, które po prostu są obecne i sprzedają albo jakąś swoją funkcjonalność realizują, jak na przykład apki webowe, no to generalnie tutaj ta największa zaleta jest to, że nie muszą dostawiać niczego nowego, nie muszą wymyślać tego koła od nowa, tylko bazując na tym obecnym sajcie, serwisie, po prostu tunują, dorównują go do tego poziomu, żeby ten standard PWA spełniał, no i on już jest instalowalny, on już działa tak samo jak ta apka natywna, mobilna tak naprawdę. Okej, okay, bo tak, masz styczną z dużą ilością deweloperów, z różnymi projektami, no i też pewnie z dużym spektrum klientów. I w jaki sposób generalnie, znaczy może inaczej, czy ci klienci i deweloperzy znają PWA i w jakim stopniu? Generalnie tutaj, tak jak już na początku wspomniałeś, to jest jeszcze taki trend wznoszący, ta świadomość tego, że istnieje coś takiego jak PWA i mogę tego użyć, żeby zrobić sobie po prostu te strono apki na urządzenia mobilne, nie jest jeszcze aż tak wystarczająco duża. No ale też my, ja jako ePoint od kilku lat, tak naprawdę działając pod swoją marką, a teraz całkiem od niedawna już współpracując, działając z Google Polska, działamy na całym rynku polskim, tu mamy koncentrację, żeby tą świadomość zbudować wśród deweloperów, wśród klientów, wśród firm, wśród biznesów ogólnie. Także te działania teraz, to łącznie to są
to jest pojawienie się na konferencjach, to jest ewangelizowanie, to jest opowiadanie o tym, jak to działa, jak może to zmienić po prostu internet i świat aplikacji natywnych, no to generalnie to ten swój wydźwięk już ma. Już teraz zauważam, że dużo firm, dużo biznesów, tu to może mogę powiedzieć o ciekawostce, całkiem niedawno miałem okazję uczestniczyć w hackathonie HackIE, który odbywał się właśnie w podwarszawskim Nadarzynie, bardzo duże wydarzenie ogólnie, największy hackathon ponoć tutaj w tej części Europy i tam jak zauważyłem, mentorując i chodząc wśród tych ludzi, wśród projektów, wśród programistów, coraz więcej projektów, one były wybierane, że będą tworzone jako PWA, bo po prostu w takim reżimie czasowym, który ma się na hackathonie, tym ludziom nie zawsze opłaca się tutaj posadzić osobnego człowieka, żeby na Apple'a zrobił swoją aplikację, tutaj na Androida swoją aplikację, tylko po prostu robią rasa dobrze webówkę i ona działa, funkcjonuje tak samo i ma takie same feature, tak jak na przykład był taki projekt aplikacji, tak naprawdę oni wykonywali tą apkę, która na podstawie kamery urządzenia wykrywała dany typ odpadu, dany typ po prostu śmiecia. I ten śmieć od razu klasyfikowała do takiej kategorii odpadów, że to są plastiki, to są suche, na przykład to jest elektronika i wskazywała potem na mapie, używając geolokalizacji też przez przeglądarkę, jako PWA w tym trybie, lokalizację najbliższego kosza czy miejsca, gdzie mogą ten odpad po prostu składować, gdzie mogą go wyrzucić najzwyczajniej. To był bardzo całkiem, to był całkiem fajny pomysł, zrealizowany jako PWA od początku i to pokazało, że wcześniej co my chcieliśmy i klasyfikowaliśmy jako apka natywna, to teraz po prostu to wchodzi jako dobrze wykonany web, jako PWA i działa i funkcjonuje na tych telefonach po prostu tak samo. Okej, wspomniałeś o swojej współpracy z Google Polska. Ja sam też przez 3 lata byłem liderem Google Developer Group w Lublinie i w Warszawie i bardzo dobrze wspominam ten okres. W jaki sposób pomaga ci albo wspiera cię Google w ewangelizacji PWA? To jest generalnie na przykład organizacja wspólnego hackathonu. My w maju wspólnie z Googlem tego roku zrobiliśmy hackathon PWA, na który przyjechało właśnie dużo firm, które tam kontrybuowały, które tam przyjechały ze swoimi pomysłami. Z tego co pamiętam, ze swoim projektem, swoim pomysłem akurat wtedy na tym hackathonie wygrał LOT ze swoją aplikacją generalnie, tam taki mikro PWA, które tworzyli. To było coś związanego z rezerwacją biletu, ale generalnie bardzo fajnie ten event wypadł. Więc tak, to są hackathony, to są takie eventy, to jest taka bieżąca ewangelizacja, występowanie razem na eventach i teraz w następnym tygodniu pod koniec występujemy razem właśnie z Google Polska na evencie Mobile Trends for Banking, na którym będziemy opowiadać o właśnie PWA, AMP i tych trendach, nowinkach webowych w świecie bankowości i finansów. Także to są właśnie takie działania. Okej, mówisz, że PWA się opłaca, więc gdybyśmy mieli porównać koszty wytworzenia aplikacji natywnej, a wytworzenia aplikacji w PWA, czy masz jakieś statystyki, jakieś rozeznanie, jak to, czy może można określić jakąś proporcję, jak to wygląda? Generalnie tutaj bardzo dużo, tutaj tak naprawdę główną rzeczą, która decyduje o wykonalności, o kosztach tej aplikacji potem, to jest po prostu to, jaką jakość będziemy do niej przykładać. No bo wiadomo, że możemy po taniości zrobić aplikację mobilną, zatrudniając, że tak powiem, osoby początkujące tutaj do jej wykonania, no i to jakby gdzieś tam swoje odbicie może mieć. Ale jeżeli mówimy już o takich, nie powiem, enterprise'owych, ale takich też większych systemach i aplikacjach z większymi teamami, no to tutaj średnia statystyka nam wychodzi na, jakby po wielu badaniach, po wielu projektach, tak wyszło na to, że generalnie wytworzenie PWA jest od 2 do 3 razy po prostu tańsze i szybsze też tak naprawdę. Generalnie tu jeżeli chodzi o koszty, to tańsze. Potem jeszcze trzeba doliczyć i trzeba pamiętać o utrzymaniu tak naprawdę. No to też tutaj nam się sprowadza do tego, że po prostu my utrzymujemy jeden web tak naprawdę, nie te 3-2 osobne platformy. Dlatego to jest około 2-3 razy po prostu taniej, szybciej. Skoro jest dużo taniej i szybciej, gdzie uważasz, jest jakaś mentalna blokada u firm czy u deweloperów, aby zacząć tworzyć w PWA? Generalnie myślę, że to nie jest mentalna blokada, to jest raczej jeszcze nieznajomość tego zagadnienia, to jest to coś, co wymaga właśnie tej ewangelizacji i pokazania tej drogi po prostu, że istnieje ten sposób robienia i dostarczania takich samych feature'ów na urządzenia mobilne, jak to wcześniej można było robić tam jedynie aplikacjami webowymi, bo tak naprawdę ten mobilny web, te przeglądarki jak Chrome, Firefox, one naprawdę mocno się rozwinęły. Kiedyś powiadomienia pusha przez kanał www to nie było możliwe. Kiedyś offline www mobilnym też nie był możliwy. Nie mówiąc o takich feature jak geolokalizacja, jak właśnie dostęp do kamery, dostęp do mikrofonu, dostęp do, tak naprawdę teraz całkiem niedługo to będzie w Google w Chrome wprowadzał dostęp do SMS-ów. Tego po prostu wszystkiego, tego wcześniej nie było dosłownie. Teraz to zaczęło się pojawiać, zaczęło wchodzić z kolejnymi releasami Chroma i tak naprawdę całkiem niedługo, pod koniec roku 19, na początku 20, będziemy mieć dostęp przez przeglądarkę do NFC, czyli całe jakby zbliżeniówka tutaj, czy to płatności, czy to jakiekolwiek karty, czy to przesyłanie sobie plików przez NFC, będzie już możliwe.
możliwe. Także ten web poszedł po prostu do przodu. Tylko po prostu trzeba o tym uświadamiać, trzeba na ten temat mówić, żeby ludzie załapali to, że nie trzeba już tych native'ów tworzyć, jeżeli mamy takie specyficzne feature'y, tylko po prostu możemy to zrobić tak samo, a niekiedy nam jeszcze to i przyspieszy i kosztowo też ten projekt po prostu najzwyczajniej ułatwi. Także nie traktowałbym tego jako takiej mentalnej blokady, tylko bardziej jeszcze jako niezbudowanie tej świadomości, która w Polsce cały czas po prostu się buduje, musi być fundamentalizowana i musi być po prostu jeszcze szerzej rozprowadzana. To są właśnie konferencje, to są eventy, to są workshopy, to są hackatony. To po prostu musi się dziać, musi trochę czasu jeszcze tutaj upłynąć i myślę, że koniec końców no, ten udział native'u webowego, przepraszam, native'u mobilnego będzie malał wobec tego webowego mobila tak naprawdę. Jak wiadomo, nie ma rzeczy idealnej, chociaż tak jak w tym momencie wydaje się PWA, więc jakie są najczęstsze problemy przy wdrażaniu PWA? Tak naprawdę głównym tutaj źródłem problemów jest platforma, którą każdy z nas dobrze zna i firma, którą też każdy z nas dobrze zna, to jest Apple i ich platforma iOS. Tutaj tak naprawdę problemem jest może i trochę mentalność Apple'a, który wychodzi z tego, że tak naprawdę no, on najwięcej zarabia na aplikacjach dedykowanych, aplikacjach natywnych, no bo to jest Apple App Store, to są prowizje, to jest cały ten ekosystem i tutaj jest taka właśnie ta świadomość, tak, że to jest native first, że tutaj dewelopowanie aplikacji w tych technologiach, czy to Swift, czy to Objective-C, no to będzie zawsze na pierwszym miejscu, bo to jest bardzo dobrze monetyzowane. Aplikacje webowe dla Apple'a są totalnie transparentne i są czymś, co po prostu nie przynosi im żadnych jakby dochodów tutaj z tego powodu. No i wobec tego jest marginalizowane dość mocno. Safari, który jest główną przeglądarką i jakakolwiek inna zresztą na iOS-ie, która nawet może być Chrome'em, jest i tak na silniku Safari, bo tam się nie da inaczej tego zbudować. Po prostu tych pewnych feature'ów, które PWA na Androidzie mają, nie ma, bo tutaj tym się zajmuje Google. Apple, że jak to powiedziałem, to marginalizuje po prostu. Nie ma jeszcze na urządzeniach z iOS-em powiadomień pushowych z kanału web. Tego jakby to API nie zostało dopracowane, nie ma go w ogóle w Safari. A samo dodawanie do ekranu domowego nie działa aż tak fajnie jak na Androidzie, że z dołu wysuwa nam się baner dodaj do ekranu domowego, tylko po prostu jest to w menu szerowania, które musimy wysunąć, przeskrolować, dopiero kliknąć. No niezbyt wielu użytkowników to odkryje, chyba że będziemy ich tutaj jakoś wizualnie naprowadzać na to, żeby tą aplikację tak dodali. Co na przykład robi taki polski startup, gdzie polek który też całkiem niedawno swoje PWA wydał, zamiast robienia właśnie aplikacji natywnej na Androida i na iOS-a, całkiem dobrze to się przyjmuje, ta apka już całkiem tutaj dobrze performuje, no i tutaj życzę powodzenia w dalszym jakby tym rozwoju PWA, no ale myślę, że też my na rynku coraz więcej tego widzimy, całkiem niedawno właśnie też Morele się do tego zaktualizowały, Media Expert zrobił PWA właśnie na tym hackathonie, który my wcześniej z Google prowadziliśmy, to tamte zręby aplikacji powstały, Frisco dołączyło do tego teamu, no i coraz więcej biznesów generalnie, z tego co pamiętam nawet Filmweb ostatnio dołączył do tego grona i swój serwis jakby też jako PWA już wystawia, także no to jakby to się dzieje, tak? Coraz więcej firm dołącza, mimo tych problemów, mimo tych przeszkód, które są, gdzieś tam w najbliższej przyszłości liczymy na to, że Apple jednak uwzględni potrzeby web deweloperów i po prostu nadgoni, żeby nie być za mocno w tyle. Okej, a co według Ciebie jest najlepszym targetem dla tego typu aplikacji? Zdecydowanie teraz, tak jak patrzę na rynek e-commerce, sklepy internetowe po prostu, to jest ta dziedzina, w której aplikacje natywne były tworzone i są dalej tworzone mocno na siłę, po prostu z takiego prostego powodu, że ja coś muszę mieć w tym App Store, w tym Play Store, no żeby jakoś zaistnieć na rynku. No i wiele było takich przypadków, też sam się na tym złapałem, że pobrałem aplikację jednego sklepu tylko i wyłącznie, żeby skorzystać z 20% zniżki na jakiś konkretną tam wtedy akcję, jakiś konkretny produkt. No i od razu po tym ta aplikacja zaczęła kurzyć się na mojej półce, a całkiem niedługo po tym wyleciała, tak naprawdę odinstalowałem ją. No i tutaj wydaje się właśnie, że idealnym krokiem jest takie lżejsze podejście, czyli danie użytkownikom PWA, które jest instalowalne przez przeglądarki, pyta się o to dodanie do ekranu domowego, a nie tutaj wpychanie się na siłę przez Play Store'a, przez App Store'a, instalowanie się od razu, produkowanie, cały proces wytwórczy, także tutaj wydaje mi się, że jeżeli taki najbardziej po prostu podatny, taki bym powiedział, najlepszy grunt dla tego, powiedziałbym po prostu sklepy internetowe. Okej, okay, to dobrze. Przejdźmy teraz może do deweloperów. Dlaczego według Ciebie, może to górnolotnie zabrzmi, w dzisiejszych czasach deweloper frontendowy powinien nauczyć się PWA?
bo tak naprawdę, tak czy siak już wcześniej deweloper frontendowy musiał i musi dalej robić dobry mobilny web, a teraz zyskuje tak naprawdę kolejny level jeszcze tych możliwości, że robi tym mobilnym webem, no responsywność to jakby była już jakiś czas temu i to już się wszystkim utarło, że ten dobra strona internetowa musi świetnie działać i prezentować się i też szybko jeszcze działać w mobilu, to teraz tak naprawdę to jest to wskoczenie na ten poziom wyżej. I ten poziom wyżej to jest to, że ja po prostu jako deweloper nie muszę jakby sięgać po inne osoby, po inne jakby tutaj możliwości i uczyć się czegoś nowego, żeby tę aplikację mobilną zrobić po prostu, tylko nagle ja z tymi samymi skillami, jakby dorównując niewiele więcej, ucząc się nie aż takich już przełomowych rzeczy jak nowy język programowania, czy nowa technologia, budowanie tego na Androida, czy na iOS-a, tylko pozostając w tym webie, zapełnić sobie i zrobić tą aplikację, która działa praktycznie tak samo jak aplikacja natywna, ale dalej jest tą stroną www, tą aplikacją webową dalej tak naprawdę. Także ja tu dostrzegam ogromny plus w tym, że po prostu tak jak już ten web mobilny robiliśmy, to teraz możemy to robić już tak na pełno po prostu, tak do końca możliwości, żeby wykorzystać dosłownie w 100% to, co nam telefon daje po prostu. Okej, okay, czyli jakie umiejętności powinien mieć deweloper, który chce się rozwijać, chce poznać coś nowego, chce poznać PWA. Jakie on umiejętności powinien mieć, aby móc rozpocząć swoją przygodę z PWA? Tak naprawdę tu nie ma jakichś ścisłych uwarunkowań. Możemy powiedzieć, że znajomość czystego JavaScriptu jest w porządku, znajomość Angulara, Reacta, Vue.jsa jest w porządku po prostu. Jakikolwiek framework ma już opracowane swoje albo moduły, albo dodatki, które to PWA pozwolą nam dość szybki sposób wdrożyć. Tak na przykład w Vue.js jest to zrobione tak, że kreator z VueCLI pyta nas się od razu, czy projekt, który generujemy, który tworzymy od zera, od nowa, czy on ma być PWA. No to wygeneruje nam te wszystkie jakby wymagania, które pod PWA musimy dostawić, wygeneruje nam serwis walkera, wygeneruje nam plik manifestu. Musimy to jedynie potem dokonfigurować, no i myk, już po prostu my jesteśmy jako PWA. Także tutaj tak naprawdę do nauczenia się, do nadrobienia jest ten mobile first, czyli ten fokus na urządzenia mobilne. Projektowanie i robienie stronek tak, żeby nawet i nie były po prostu responsywne, tylko były zaprojektowane z myślą pierwszą o użytkowniku mobilnym. To jest to coś, co najczęściej trzeba nadrobić, bo cała reszta, co muszę powiedzieć, serwis worker, działanie w offline, różne strategie cache'owania, ten sam plik manifestu, to są rzeczy do konfiguracja, albo to są rzeczy, które dość względnie nawet są proste do ogarnięcia. Nie jest to jakiś duży poziom, który musimy przeskoczyć, ale efekty są piorunujące, które potem mamy. Sam zauważyłem, że również w bardzo wielu ofertach pracy, gdzie wcześniej ktoś pisał React, React Native, teraz również pojawiają się wymagania odnośnie PWA. Ekspertów w tej chwili jeszcze nie ma zbyt wielu. Nie ma, bo tak jak wspomniałem, po prostu rynek na ten moment jest zdecydowanie nienasycony. Tutaj po prostu ta nisza wciąż się buduje. Tak jakbym miał określić jeszcze raz tak naprawdę, to jest po prostu fokus na mobile. To jest znajomość tego standardu. Google go określił checklistą. W wersji podstawowej to jest 16-17 punktów, w wersji pełnej, tak zwanej exemplary, to jest około 34 punktów, które definiują nam, czym to PWA jest i jakie wymogi tam my musimy spełniać, żeby być podstawowym albo takim wzorcowym nawet PWA. Więc po prostu musimy być obeznani z tym, musimy znać te techniki związane właśnie z trybem offline, z cache'owaniem, z działaniem, z performowaniem naprawdę szybko, czyli tym, co też nam pokazuje gdzieś Lighthouse jako narzędzie, które po prostu jest naszym benchmarkiem do performance'u. Jeżeli my to znamy, jeżeli my to mamy, no to całkiem niedługo, tworząc pierwsze projekty, możemy się takim jakby ekspertem od PWA już po odpowiednim doświadczeniu, po kilku wdrożeniach tutaj stać. Po prostu to musi się zbudować tak naprawdę. Czy według Ciebie w ramach, nie wiem, 2-3-dniowego workshopu jesteśmy się w stanie nauczyć solidnych podstaw PWA, jeżeli oczywiście osoba dana ma już te umiejętności z programowania w JavaScriptie? Zdecydowanie tak. Solidnych podstaw my możemy się nauczyć po takich warsztatach. To jest całkiem dobra forma, bo mamy tutaj szansę przećwiczyć się na jakimś projekcie, który po prostu już będzie miał swoje realne odzwierciedlenie, który możemy potem wypuścić na żywo. Tak coś a la hackathon tak naprawdę. I przy okazji poznać wszystkie te techniki związane właśnie, jak wspomniałem, z powiadomieniami push, z offline'em, z tak naprawdę tą całą gamą możliwości, które tam przeglądarki dostarczają. To wszystko da się zrobić. I to zdecydowanie warsztaty, powiedziałbym, że są najlepszą formą. Sam też całkiem niedawno takie prowadziłem. Tutaj uczestnicy zdecydowanie mogą potwierdzić, że no taką bazę uzyskali i teraz po prostu mogą tworzyć swoje kolejne projekty już jako PWA w pełni. Okej, okay, więc PWA według mnie to jest taka nowa przyszłość, nowy trend. Jak kiedyś był React,
jak teraz jest Vue, które już jest w tej chwili trzecim wiodącym frameworkiem, już widziałem, że wyrównało się z Angularem. Powiedz mi jeszcze na sam koniec, jak w ogóle oceniasz ten porządek lub nieporządek, który w ramach, powiedzmy, frontendu i frontendu na mobile robi u siebie Google? Bo z jednej strony mamy Angulara, z jednej strony mamy Polimera, z drugiej strony mamy integrację różnego rodzaju sposób z ich chmurą i teraz dochodzi PWA i jak się odnaleźć? Tak naprawdę jeszcze, żeby było całkiem zabawnie, to jest jeszcze Flutter, czyli Google'owa implementacja jakby czegoś podobnego jak React Native, tylko akurat w Darcie napisanego, także jeszcze inna technologia, jeszcze inne jakby spojrzenie na świat. Także tutaj Google jest bardzo zróżnicowaną firmą, tak powiem. Oni próbują wielu nowych rzeczy. Część z nich wypali, część z nich jest gdzieś tam potem wycofywana jako projekty wewnętrzne, tak zwany sunsetting, czyli gdzieś tam powoli zanikają w przyszłości, ale już po PWA, po tych generalnie 3 latach od wprowadzenia, może i trochę dłużej nawet to tutaj było, adaptacja na rynku globalnym jest całkiem duża. Ten trend widać, że tutaj rośnie. Cała ta reszta gama rozwiązań Google'a to są czasem eksperymenty. Jest faktycznie, mówię, jak to duże zróżnicowanie. Czy bałagan jest, to też nie do końca, bo Google ma swoich specjalistów, którzy każdy konkretną dziedziną się zajmuje i każdy wie, co do danego typu biznesu, projektu tak naprawdę od strony właśnie takiej biznesowej, takiej technologicznej pasuje. I to po prostu działa w taki sposób. Także powiedziałbym, że no to wszystko gdzieś tam prawdopodobnie się za jakiś czas uporządkuje, jeszcze wyklaruje bardziej. No póki co jest jak jest. To może takim podsumowaniem tego naszego spotkania i naszej rozmowy byłaby taka sentencja, że programisto frontendowy, jeżeli chcesz iść w kierunku nowych trendów, naucz się PWA. Ja bym powiedział nawet, że programisto frontendowy, jeżeli chcesz zrobić dobrego mobila, nie robiąc aplikacji natywnych, nie wnikając, nie wymyślając często koła od nowa, to po prostu rób PWA, bo tym samym zestawem narzędzi, który już znasz tak naprawdę, ucząc się tylko jedynie nowych technik i tego standardu, co potencjalnie zajmie ci niedługo czasu, zrobić tego dobrego mobila, po prostu. Okej, dziękujemy ci bardzo, Michale. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać w przyszłości. Pewnie część deweloperów spotka cię na twoich szkoleniach i warsztatach z PWA oraz hackathonach. Życzymy ci wszystkiego dobrego, wielu nowych klientów, ciekawych wyzwań technologicznych i wszystkiego, co, o czym pewnie marzysz i do czego dążysz, a nikomu o tym nie powiedziałeś. Dziękujemy ci bardzo. Dzięki wielkie. Tak samo życzę wszystkiego tak naprawdę najlepszego tutaj rozwojów i tutaj spojrzenia na ten mobile jako też na szansę, którą to WWW nam daje, którą po prostu możemy tutaj doskoczyć i możemy to porządnie zrobić. Jeszcze raz dzięki. Cześć. Dziękuję wam za wysłuchanie pierwszego odcinka naszego DevJS JavaScript Podcast, którego gościem był Michał Szklarski. Zachęcamy was do udostępniania naszego podcastu w social media, aby zainspirować większą liczbę deweloperów. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube, Spotify, Apple Podcast oraz innych platformach streamingowych. Do usłyszenia już niebawem. Trzymajcie się.